Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które znalazły uczucie w 10. edycji Rolnik szuka żony. Uczucie, jakie łączy ich, zdaje się być wyjątkowo silne, a zakochani już na poważnie myślą o swoim ślubie i weselu. Czyżby byli już po zaręczynach? Związek Anny i Jakuba z Rolnik szuka żony 10, finał 10. edycji programu Rolnik szuka żony, ostatecznie wyłonił dwie pary, którym udało się znaleźć uczucie na planie randkowego hitu TVP. Jedną z nich stanowiła Anna, która postanowiła stworzyć miłosną relację z Jakubem. Trzydziestolatkowi z Kalisza i ojcowi trójki dzieci udało się zawrócić w głowie Ani, co nie było łatwym zadaniem, bo skomplikowana związkowa przeszłość Kuby trochę niepokoiła piękną rolniczkę. Dlatego Ania miała wątpliwości, czy kontynuować tę znajomość, ale rozmowa z Martą Manowską, która zasugerowała, żeby Ania zaufała Kubie, pomogła do tego stopnia, że dzisiaj Jakub i Ania są szczęśliwą parą i wszystko wskazuje na to, że ich znajomość będzie miała zwieńczenie na ślubnym kobiercu, o czym opowiedzieli główni zainteresowani tuż po zakończeniu programu, będąc gośćmi w Pytaniu na śniadanie. Anna i Jakub już planują swoje wesele, uczucie, jakie łączy Annę i Jakuba, zdaje się być wyjątkowo silne. Nic więc dziwnego, że para, wybiegając już myślami w przyszłość, widzi siebie na ślubnym kobiercu. Swego czasu udowodnił to właśnie Kuba, kiedy w Pytaniu na śniadanie wyznał, że zamierza wziąć ślub z Anią już w przyszłym roku. Z kolei rolniczka zdaje się podzielać podobny pogląd na szybki ożenek, na co wskazuje jej wyznanie na jednej z ostatnich relacji na Instagramie. Rolniczka została zapytana przez jednego z internautów o to, czy jeśli dojdzie do jej wesela z Jakubem, to czy zakochani zaproszą kogoś z programu. Ania z wielkim przekonaniem odpisała, że z pewnością ona i Kuba zaproszą swoich znajomych z Rolnika. A co w takim razie z zaręczynami? Tutaj póki co zakochani nic nie zdradzają. Kto wie, być może zaskoczą telewidzów radosnymi wieściami podczas najbliższego świątecznego odcinka Rolnik szuka żony, w którym wiadomo już, że wezmą udział. Czy zafundują taką samą niespodziankę jak Tomasz i Justyna z poprzedniej edycji programu, którzy pochwalili się zaręczynami w zeszłorocznym świątecznym odcinku? Tego dowiemy się już niebawem.